Ostatni w tym roku, 22 odcinek magazynu Samorządu Województwa, rozpoczniemy od ważnej debaty o perspektywach rozwoju branży meblarskiej w województwie warmińsko-mazurskim. Powiemy o kolejnych umowach na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Przedstawimy także założenia umowy między Koalicją Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie zabraknie relacji z sesji sejmiku, na której wybrano skład zarządu województwa. Na koniec natomiast podsumujemy stan wdrażania funduszy unijnych w regionie. Urząd Marszałkowski w Olsztynie zaprosił przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także samorządowców i uczniów szkół branżowych do udziału w ważnej debacie. Korzyści, zalety związane z tym regionem. Jej przedmiotem były przewagi inwestycyjne Warmii i Mazur oraz perspektywy rozwoju branży drzewnej i meblarskiej. Wysyłamy sygnał w świat, że Warmia i Mazury to zdrowe życie, czysty zysk. Tutaj opłaca się inwestować, prowadzić działalność gospodarczą, bo mamy wyjątkowo korzystne ku temu warunki. Mamy ludzi do pracy. Jeżeli chodzi o liczbę osób w wieku produkcyjnym, to na razie przodujemy, jeżeli chodzi o Polskę, a do tego warunki, którymi obdarowała nas przyroda. Wydarzenia takie jak to mają na celu podkreślanie walorów inwestycyjnych regionu ze szczególnym uwzględnieniem jednej z jego inteligentnych specjalizacji, czyli przemysłu drzewnego i meblarstwa, które są już wizytówką Warmii i Mazur. Jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o Polskę. Jesteśmy 6. producentem na świecie, 4. eksporterem. Natomiast świadomość społeczna, czy nawet regionalna, jest mała. Natomiast nasz potencjał regionalny na Warmii, na Mazurach, firmy skupione wokół Lubawy, wokół Iławy, wokół Elbląga, również Szczytna, również Pisza, również Biskupca, to są potentaci. Ważnym wątkiem było również podkreślanie współpracy przemysłu z lokalnym samorządem oraz udogodnień, jakie władze regionu oferują przedsiębiorcom. Jak najbardziej jest to wsparcie przez nas odczuwalne na różnych etapach. Widzimy tą chęć pomocy, chęć wsparcia. Chodzi o takie wsparcie typowo urzędnicze, tak? Gdzie, jak złożyć wniosek, co powinniśmy spełnić, żeby ta nasza inwestycja toczyła się jak najlepiej. Debatę w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności w Olsztynie zorganizowano w ramach projektu Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Ornecie, modernizacja energetyczna budynków w Kętrzynie oraz budowa nowej śluzy Guzianka 2. To tylko część zadań, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kolejnych 8 umów na łączną kwotę ponad 65 milionów złotych podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Gdyby nie było pieniędzy w zakresie regionalnych programów operacyjnych, trudno by mówić o dynamice rozwoju regionu Warmii i Mazur. Dobre jest tempo realizacji, oczywiście przed nami jeszcze dużo środków do zakontraktowania, wydania, ale już dzisiaj mówimy o kwocie 4 miliardów złotych, więc sam wymiar finansowy pokazuje, że są to duże pieniądze, które wpływają na rozwój regionu Warmii i Mazur. Modernizacja budynków w Ornecie i Kętrzynie obejmie między innymi wymianę drzwi i okien oraz ocieplenie i przebudowę systemów grzewczych. Drugi projekt zakłada budowę śluzy Guzianka 2, remont śluzy Guzianka 1 i przebudowę infrastruktury portowej na Mazurach. W naszych największych miastach portowych powstaną nowe nabrzeża, nowe mariny, nowe pomosty i związana z tym infrastruktura. Już nie będzie tak, że żeglarze przypływający na przykład do Mikołajek nie będą mieli gdzie zacumować albo będą się bali zacumować, bo czasami są takie wiatry dopychające, że powoduje to uszkodzenia łodzi, tylko już na spokojnie będą mogli na mooringach czy przy Y-bomach zacumować swoje łodzie. Kwota dofinansowania tego projektu to 61 milionów 400 tysięcy złotych.
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli w Urzędzie Marszałkowskim podpisy pod umową koalicyjną. Dokument potwierdza kontynuację porozumienia między PO a PSL-em trwającego od 2006 roku. Koalicja się sprawdza przez tyle lat funkcjonowania. Widzimy, jak region się rozwija, przede wszystkim jak odpowiedzialnie podchodzimy do zagadnienia, bo innej funkcji też nie może być w samorządzie województwa. To przede wszystkim odpowiedzialność i stała dyspozycyjność do pracy. Umowa podkreśla podstawowe założenia strategii rozwoju regionu, którą trzeba będzie modyfikować w oparciu o wymogi nowego okresu unijnego programowania. Dobra współpraca i wzajemny szacunek również w polityce popłaca, że należy często szukać kompromisu, nie narzucać siłą żadnych rozwiązań, bo to na dłuższą metę prowadzi do dobrego efektu dla regionu. Koalicja, którą dzisiaj zawarliśmy na szczeblu województwa warmińsko-mazurskiego, jest pochodną szeregu koalicji, które już zostały zawarte w kraju, ale nie ukrywam, że również będzie to prognostyk i pewne przetarcie przed negocjacjami dotyczącymi koalicji zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w wyborach parlamentarnych tutaj do Parlamentu Krajowego. Umowa koalicyjna określiła również układ sił we władzach województwa. Stanowisko marszałka regionu i jednego z członków zarządu pełnić mają przedstawiciele PSL. Dwóch wicemarszałków i jeden członek zarządu to natomiast reprezentanci Koalicji Obywatelskiej. W prezydium sejmiku funkcje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących przypadły Koalicji Obywatelskiej. Trzeci wiceprzewodniczący to radny PSL. Druga sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego kadencji 2018-2023 upłynęła pod znakiem wyborów. Najpierw radni przegłosowali wybór wiceprzewodniczących Sejmiku. Do przewodniczącej Bernadety Hordejuk dołączyli Edward Adamczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zbigniew Chomza i Grażyna Kluge reprezentujący Koalicję Obywatelską. Na pewno kultura, na pewno oświata, ale także drogi wodne, czym zajmowałam się przez ostatnie 3 lata. Zalew Wiślany jako akwen niewykorzystanych możliwości i te wszystkie sprawy związane z turystyką Wysoczyzny Elbląskiej. Radni wybrali także zarząd województwa. Marszałkiem zostanie Gustaw Marek Brzezin z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wicemarszałkami będą natomiast Miron Sycz i Marcin Kuchciński z Koalicji Obywatelskiej. Świadomość odpowiedzialności jest duża, natomiast wielkie uznanie i podziękowanie dla wyborców, bo gdyby nie duże poparcie, ponad 15 tysięcy wyborców, z pewnością nie byłoby mi dane rozstrzygać możliwości pełnienia dalej tej funkcji. Infrastruktura, sprawy kolei, sprawy lotniska, ale również sprawy ochrony zdrowia. Przed nami oczywiście programowanie nowego programu operacyjnego, który jest niezmiernie ważny dla rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej, rozwoju naszego województwa, więc tych wyzwań nie brakuje. Skład zarządu województwa uzupełniły Sylwia Jaskulska z PSL i Jolanta Piotrowska z Koalicji Obywatelskiej. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępnione są na głównej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tegoroczne wdrażanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 podsumowano na konferencji zorganizowanej w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Mamy 57% kontraktacji, ponad 2000 umów podpisanych, jest również spełnienie zasady N+3, wskaźniki ramy wykonania są w tak dobrej realizacji, że nie boimy się utraty środków unijnych po 2018 roku. Prelegentami podczas konferencji byli mówcy motywacyjni, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy podzielili się doświadczeniami z wdrażania funduszy unijnych w swoich dziedzinach. Warto pieniądze unijne wydawać na zmianę społeczną właśnie i na zmianę indywidualną ludzi, którzy w Polsce mieszkają. To
moim zdaniem są najmądrzej wydane pieniądze. Ja dzisiaj mówiłem na konferencji tutaj o różnicach w kulturze pomiędzy, w kulturze społecznej pomiędzy na przykład Polską a Wielką Brytanią, o podejściu, o wzajemnych relacjach pomiędzy ludźmi, o tym, o miejscu osób niepełnosprawnych, które w tych społeczeństwach żyją. I moim zdaniem mamy tutaj olbrzymią lekcję do odrobienia i trudno mi sobie wyobrazić mądrzejsze wydawanie pieniędzy niż na taką właśnie społeczną edukację. Wydarzenie adresowane było do samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a więc wszystkich korzystających z funduszy europejskich na poziomie regionu. Ścierają się tutaj różne poglądy. Poglądy dotyczące tego, jak zmienia się nasze życie przy pomocy funduszy unijnych, jak te fundusze będą poukładane za chwilę. I dla takich ludzi, którzy na co dzień nie uczestniczą w różnych spotkaniach, nie uczestniczą w planowaniu funduszy unijnych, w wydatkowaniu ich, przestrzeń, w której można usłyszeć, co się zadziało, jak się zadziało, jakie są wyzwania przed nami, jakie bariery, jest cenne. Konferencję zakończyła debata na temat zmian w europejskiej polityce spójności, które prawdopodobnie obowiązywać będą po 2020 roku. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego.